Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym, chyba 56. już odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Moi drodzy, kontynuujemy, tym razem zmierzamy w stronę oszronionych kurhanów, gdzie mamy do wykonania dedyczne zadanie dla Klawikusa Złośliwego. Ostatnio odkryliśmy bardzo ciekawą jaskinię, w której kilka fantów udało nam się też pozyskać, a swoją drogą niedawno był też w ostatnim odcinku w zasadzie spotkany herszt bandytów, który okazał się posiadać, co mnie tu mocno zdziwiło, kościany smoczy pancerz. Tak. Nie mam pytań. Słuchajcie, ale skoro już tutaj jesteśmy, to niegłupim pomysłem byłoby zbadać kolejną na naszej drodze, bo mamy jeszcze trochę udźwigu, miejscówkę. Volskger. Odkryto. I słyszę już przeciwników. I idąc za ciosem. Pięknie. Moja żona już dzwoni do drzwi. Zaraz będzie przerwa. No. Jeszcze wejdziemy na górę szybko. Szybko może ogarniemy ten teren. A, dziękuję. Bardzo ładnie. Mam chyba niewydanych generalnie punkt umiejętności, który będziemy musieli sobie na coś przeznaczyć, szczerze powiedziawszy. Tak, mam jeden punkt umiejętności, nieprzyznany jeszcze. Z tym chwilę poczekamy, ale ładniej to się udało ogarnąć. Akurat skończył mi się buff. Ogon ślizgacza przebity sztyletem. Ślizgacza generalnie upolowali na obiad, albo na kolację. Wytrych, złotko i o tym mówiłem, przepraszam was za chwilkę. No i wracamy i znowu pies mnie przepycha. Na litość boską, on mnie do dupą ciągle spycha. Moi drodzy, kontynuujemy. Przepraszam za mały przeskok, żona zrobiła po prostu genialny przy okazji obiadek, więc troszeczkę dłużej to trwało dla was sekundę, dla mnie upojone. Wręcz chwilę. Pierwsza rybka była. A co my tu mamy dalej? W sumie przewrócona czara. Tej kombinacji poproszę. Następnie tak i zapis. Okej, to wygląda na dość duże. Majestatyczne. To trzeba przyznać. Jest, nie jesteś zbyt cichym pomagierem, wiesz? Fajnie by było, jak w ogóle pies w to wlas, a ja bym stał na środku. A to mogło się tak zdarzyć. Tego właśnie chcesz, co? Na bogów! Nie! Pięknie. Przeszukaj. Oni bardzo dużo korzystają z tych żelaznych i stalowych pancerzy, jednak i broni. Oni są prawdopodobnie najbardziej popularne. Przy okazji. Hello. Idealnie. Padła na strzał i się złożyła. Przy okazji uruchomiła przez przypadek chyba pułapkę. Chyba coś słyszę. Widzę cię. To tylko drażnięcie. Dobra, będę to upieszczał już troszeczkę. Chyba dekapitacja była, tylko się nie wczytało. Jedno rzecz bym chciał. Chciałbym spróbować jeszcze ten skazany na śmierć. To, co niszczy pancerze. Tego jeszcze nie korzystaliśmy, słuchajcie, z tego krzyku. No masz. Ale może to poskutkuje tym, że otworzymy zamek od razu. Jop, i będzie poziom? A, jest, pięknie, złoto. Od razu wzrost zamka do 53, nieźle nam idzie. Jest tam kto? Tutaj!
przypadku broni. W ogóle mam wrażenie, że w przypadku Skyrima blokowanie nie ma większego sensu. Z tej prostej przyczyny, że i tak obrażenia po prostu przechodzą. Sztabka żelaza wezmę. Gdybyś miał sztabkę ebonu, to bardziej bym się cieszył. Ale tu są ukryte wrota. Jak w wół. Prawdopodobnie to będzie wyjście z ruin. Uczta złodziei. Po raz kolejny. Weźmiemy to sobie na czytanie. I czeladnik zamek. Dobra. Podejmuję wyzwanie jak najbardziej. Ach. Albo w zasadzie nie wyjście, tylko już możliwość wejścia dalej. Zanim jednak zeksplorujemy ten fragment, słuchajcie, zobaczmy, co może będzie po drugiej stronie. Dekod zdrowia, roztwór zdrowia, wywar zdrowia. Wow, no jest to epickie. Fajnie to wszystko wygląda. Biegniesz do mnie? Biegniesz! Pięknie. Od razu krytyk. I ten rozprysk krwi na ścianie. Nie powiedziałbym, że coś pięknego, bo wtedy uznacie mnie za dziwadło. Ale coś pięknego. Ja pierdzielę, jakie to jest wielkie. No to wlazłem do ruiny. A, tu jest pusto. Wygląda na całą taką pokaźną bazę bandytów. Ciekawe, co będzie na końcu. Czy to jest... A, myślałem, że to jest wampir. A to jest drauk. Dobra, tam jest wejście głębiej. Z tym, że chyba w pierwszej kolejności, słuchajcie, sprawdzimy, co jest po drugiej stronie, tam gdzie otworzyliśmy to przejście. No i proszę, proszę, skrzynia z fantami. A mikstura niezwykłej magii, pomniejsze to niekoniecznie. Bez pułapki. Dziwne. Pomniejsze uzdrowienie, trochę złota, orkowe strzały. Nie jest rewelacyjne. Teraz dokładnie na drugą stronę. No i przejdziemy przez te wielkie odrzwia. W ogóle podziwiam, że oni mieli, słuchajcie, aż tyle pomysłów, żeby zagospodarować, bo to, co dolegało na przykład Oblivionowi, to powtarzalność, nieprawdopodobna wręcz powtarzalność. Morrowind trochę jakby mniej, bo wtedy się bardziej starano. Ale czy pies, czy ty mnie chciałeś wepchnąć na to? Bo tak podejrzewam, że ty się czaisz na moje życie. Badyta pewnie chciał tędy przejść, może dalej nawet nie zeksplorowali. Ewentualnie można by to też traktować w ten sposób, że to nie jest wcale, słuchajcie, baza wypadowa bandytów, tylko oni chcieli tutaj szabrować. No i będziemy mieli zagadkę. Plus wyłażące draugi. No już to widzę. Dobra, jest. W odpowiedniej kolejności by trzeba to zapalić. A, coś tu wylazło. Pięknie. Panu dziękujemy, spoczywaj w pokoju dalej. Teraz może z tej strony. Bidulka nie wytrzymał presji i rozsypał się pod wpływem. Dobra. Zaczniemy, słuchajcie, to robić w taki sposób. Okej, mamy pierwszą.
Teraz druga może będzie, bo pewnie zgaśnie. No właśnie. Musimy w odpowiedniej kombinacji to zrobić. To tu się znowu... Ej, czy ja się nie zabiłem przypadkiem już? Nie, z tamtej strony, dobra. Nie będzie. Dla nas zawsze dodatkowy poziom. Więc tak, wąż. Spróbujemy naprzeciwko. Niedźwiedź. Dobrze. Teraz z tej strony. Oj, zgadłem. Wszystkie się palą. I przy okazji mamy cztery totemy Volksgeek. Wszystkie cztery związane z tą samą ziemią, co my. Niektóre są nisko skryte w cieniu. Inne wysoko wyciągają swe szyje, by widzieć. Choć żaden z nich nie mieszka w tym świętym miejscu, wszystkie żądają twojej uwagi, jeśli ośmielisz się iść dalej. Pierwszy boi się wszystkiego, drugi nie ustępuje nikomu, trzeci zjada co może, a najchętniej zje pierwszego. Czwarty lęka się drugiego, gdy zwierzyć się nie ma komu. Wszystkie trzeba włączyć w kolejności, jeśli im wrócić chcesz do domu. To jest po prostu, posłuchajcie, podpowiedź do tego zadania, które właśnie wypełniliśmy. To zadanie nie wymagało podpowiedzi, ale niech im będzie. Więcej złota i zejście niżej. No to co? Natychmiast w dół, słuchajcie. Tunele. Zapowiada się pięknie. Mimo wszystko, że czasem mam wrażenie, że są to gotowe elementy, z których powstają te wszystkie ruiny, to jest to tak ładnie zaaranżowane, tak ładnie zrobione, iż... Na poważnie można odnieść wrażenie, że każda z nich chyba była projektowana osobno. O, hello. Mściciel przy okazji, co? Jest różnica. Widziałem wyraźnie, że zadajemy większe obrażenia, ale nie były to obrażenia jakieś monstrualnie wielkie. A dokąd to prowadzi? Tak wyrażę. Nie wiem po co. Mogę cię tam zamknąć, psiak? A to by było ciekawe. Pułapka. Ta pułapka zrobi mi coś kuku duże. Tak patrzę, skąd ewentualnie mogłoby nadejść cokolwiek. Dobra, będziemy oczywiście... Jezus Maria, jak ty mnie denerwujesz. Muszę zrobić ten quest, słuchajcie, jak najszybciej, bo to jest tak wredne psisko z tym blokowaniem, że aż... Takie klejnoty dusze już mnie nawet nie interesują za bardzo. Granat bez skazy, piękność moje. O, oh, hello. Przemiana wzrosła przy okazji. Urna pogrzebowa, tu kolejna, w tej jest pusto. Hello. I kolejna pułapka przy okazji. Tylko tak, czy to jest pułapka, która jest prawdopodobnie wyjściem z tamtej otchłani? Którą widziałem w poprzedniej zapadni? Zapadnisku? Chyba tak, ale... Tak by wyglądało. Słuchajcie, dobra, zapiszę grę. No i zejdę sobie po prostu tak szybko. Tu są jakieś zwłoki. Bandyta, wytrych, pomniejsza mikstura. Czy to nie było warte poszukiwania? Chociaż...
jeszcze przybyłem. No, hel. Jak tyś tam wlazł? Nie mam zielonego pojęcia, skąd on wlazł. Leżeć. Grzeczne trupy leżą, a nie się szwendają. Było genialne. Rzuciłem trupa na ten. Na pułapkę. To jest dobre pytanie. Skąd ja przyszedłem? Mi się wydaje, że to jest dobra droga. No, elfia zbroja na sprzedaż. Świetnie. Mhm, tak jest. Dobra, idziemy dalej. Gdzie pies pobiegł? Dobra, pies, psem w zasadzie się nie bardzo interesuje, ponieważ i tak on się pojawi, i tak się pojawi. W sumie w najgorszym momencie. Wtedy, kiedy będzie trzeba mnie zepchnąć na jakiś obiekt tworzący ból i zniszczenie. Trzeba przyznać jednak, że jest to miejsce, które ciągnie się dość długo już. Chyba jeden nawet z większych lochów, jaki miałem. Wykończ chociaż jednego. Dziękuję. Ten to mi niewiele robi. Mam odporność, tam rozbicz. Jezu, chrypa po jedzeniu. Słuchajcie, staram się to wytrzeć jak tylko mogę, mam nadzieję, że nie słychać. O! Pierścionek! Whee! Cieszyć się jak mała dziewczynka, za każdym razem znajdziemy biżuterię. Dużo ich tu jest. Flesz. Tam już słyszę, że kolejny wstaje. Oczywiście. O, przepraszam bardzo, nawet więcej ich wstaje. Coś Drauk Mściciel, jeszcze z młotem. O, czuję się usatysfakcjonowany moją mocą. Serio. Jest to, na czym zawiesi wzrok. Srebrny pierścień, bierzemy. My tu mamy złotko. Kolejne złotko, jak najbardziej. A przy okazji, odnowimy buff. I chyba, przepraszam bardzo, ale ty chyba też czekasz, czy ja cię... No właśnie. Czy wstaniesz, czy nie wstaniesz. Nie wiem, czemu nie wstał. Może się zaciął, ewentualnie ten zaspał. Przeszukaj Drauk. To jest Drauk? Okej, może. Chciałbym częściej blokować, ale... Bardzo trudne jest to, słuchajcie, z taką bronią. Nie wiem, czy Draugowi Mściciele nie są przypadki już najwyższym możliwym rozwinięciem tego przeciwnika. Jeżeli tak, to nie ma zbyt dużego problemu.
bo ja tam się chętnie, wiecie, zmierzę z takim przeciwnikiem, tylko jestem ciekaw, co przygotują na nas później. Na przykład, czy będziemy, wiecie, spotkać same wilkołaki, same wampiry, które dziś tutaj będą się pamiętać po tych korytarzach. No, byłoby zacnie. Szklany topór wojenny. Dobre, wartościowe, nie ciężkie. Tak, i jest, słuchajcie, monstrualna różnica wręcz w posługiwaniu się tym zaklęciem. Faktycznie niszczy mu wytrzymałość. I to jest potwierdzone. Nawet powiem, że dobra rzecz. Okej, tu kolejny śpioch. Owa buława, to mi nic nie da, ale zobaczmy jeszcze, może będą kolejne. Ile mam pieniędzy? Prawie 4000. Możemy spróbować później rozwinąć właśnie tę walkę bronią dwuręczną. Wiecie, że to już jest... Trochę czasu już minęło, prawda? Od końca zaczęliśmy nagrywać. I ani razu ta gra mi się nie znudziła. Cholera, jasna. Oła. Padliśmy troszeczkę w pułapkę. W zasadzie jemu też zabrało tu dużo zdrowia. Mikstura uzdrowienia, bierzemy. Dobra, gdzie jest w takim razie ta zapadnia, która uruchomiła w ogóle pułapkę? Ja nie widzę, ona się podniosła. No, skoro gra mi nie chce jej pokazać, to ja nie będę naciskać. I spodziewam się, że za chwilę będą pająki, no właśnie. Dzień dobry. Sio! Baseball! Aha! Dawać piłki! Jezus Maria! Dlaczego tu jest? Już normalnie posypcie to czymś! Wyłazi z każdej ściany. Wrażenie, że to jeszcze nie będzie chyba, słuchajcie, wszystko. Że jeszcze będzie pewnie jeszcze jakiś większy pająk. Bo to jakieś opajęczynowane zwłoki. Takie lubimy najbardziej. Zakonserwowane przy okazji. Słyszę jakiś wodospad. Słyszę coś na pewno. Ja pierdzielę, jaka epicka lokacja. Pięknie. O! I są większe. Jak na zawołanie. Jak obskoczą człowieka, to się, słuchać normalnie ciężko wykaraskać. Ale widać z tego, że pająki lubią w takim razie, wiecie, zimno, ale i wilgoć. Bo zrobiły gniazdo w takim dość nietypowym miejscu. Lokacja jest po prostu przezajebista. Wytrychy też przy zwłokach mogą sugerować, że to są nieszczęśnicy, słuchajcie, którzy byli prawdopodobnie szabrownikami, archeologami, właśnie takimi samozwańczymi troszeczkę, bandytami, złodziejami. No i pająki je trochę tutaj, no nie wiem, przylepiły do sufitu. W ogóle, zauważycie, że pająk jest takim w zasadzie przeciwnikiem ikonicznym. Nie ma RPGa, w którym by się nie pojawił.
zawsze się pojawiają. Często się pojawiają teraz smoki. Muszę zagrać w ten najnowszy Baldur's Gate, bo tam są Illithidzi, czyli jedne z istot podmroku razem z droami, jednymi z najbardziej takich ikonicznych przeciwników wszelkiego dobrych istnień. Łupieżcy umysłów znani też pod nazwą potoczną. Dobra, jest to jakaś pułapka. Znaczy ladniku. Okej. No to teraz poleciało. Idealnie. Mikser obfitego uzdrowienia. Szafir. Proszę, proszę. Będzie w co inwestować później w kowalstwie. I teraz pytanie, czy to już jest dojście do głównej komnaty? Widzę tam chyba mściciela. Łucznika widzę. Małe parowanie. A może, skoro mamy taką szansę. Jeszcze mnie nie widzi. Zasięg tej broni jest przepiękny. Złota elfia strzała odzyskamy. Puściłem łącznie chyba ze 4. Dwie trafiły jedynie w cel. Bardzo mi przeszkadza jednak ten, wiecie, naramiennik. Znaczy, przepraszam, nie naramiennik, tylko ta rękawica. Będzie trzeba ją wymienić. Jak znajdę tylko kupca, który sprzedaje ebonowe sztaby, no to będzie pierwszą rzeczą, którą faktycznie zainwestujemy. O, skrzynia, proszę, proszę. Plus kilka kości. Jeszcze zajrzę sobie. A, myślałem, że może będzie coś ukryte. Safe? To epicko zaczyna wyglądać, faktycznie, jeszcze ten powiew wiatru, słuchajcie. Wiatr może sugerować, że jesteśmy niedaleko wyjścia. No. Suweren śmierci. To jest prawdopodobnie jeden z najsilniejszych przeciwdraugów. I na niego na pewno wykorzystam sobie mikstury. Pięknie. Siedź i nie wstawaj. Ebonowy miecz. A dopiero co takie wykuwałem. Jesteśmy w ogóle chyba już pod koniec, bo widzę, że jest skrzynia będąca nagrodą. Wiecie co, ten łuk norski, to ja się go pozbędę. Nie poszedłem, go zebrałem. Czy pradawny norski łuk, to do wyrzucenia. Tu jest skrzynia nagrodowa. Krasnoludzka tarcza. Raczej nie, ametyst bez skazy, księga czarów, rozbłysk żywiołów. Może być, sprzedamy. Trochę złota. No raczej fanty takie sobie, jak za nagrodę pokonania suwerena. Chyba, że jeszcze to nie będzie wszystko i spotka mnie zaszczyt posiadania kolejnego magicznego słowa. Szczyt. Tak jest, słyszę. Ale to wymyślili? Wow. Pytanie, czy będzie smoczy kapłan? Czy będzie smoczy kapłan? Poznajesz słowo mocy furia i mamy smoczego kapłana, moi drodzy. Z nim to wolałbym jak najszybciej.
na razie nie atakuje, co mnie cieszy. Znaczy on chce pozyskać na dystansie. Na pewno nie jest to zaprzyjaźnione, słuchajcie. Na 100%, nie? Nie uciekaj! Dziwna troszeczkę walka. Jakby się zbugował? No nic. O, na pewno maska Volsunga. Ceny lepsze o 20%. Udzik zwiększony o 20 punktów. Możliwość oddychania pod wodą. Dobra rzecz. To są najpotężniejsi przeciwnicy, tylko... Generalnie najpotężniejsi chyba nie umarli. Tylko w tym momencie akurat nie zrobiło to chyba na nim zbyt dużego wrażenia. O, moja postać. I czekajcie, co ja tam dostałem w ogóle? Jeszcze muszę zobaczyć te moce, krzyki. Znowu się nie skoncentrowałem na tym. Krzyk. Pokój Kane. Furia. Tłum pędzi naprzód, niosąc sobą z prędkością szalejący wicher. Nieugięta siła, furia żywiołów to nie. Nie za bardzo wiem, po co mi to jest, ale... Wolt? No! Dobra, jeszcze zobaczymy inaczej. Zapiszę grę i postaram się polecieć gdzieś tam do przodu. Jakby co wydałem, no smoczą duszę, ale mamy ich dużo. Swoją drogą, chyba niedaleko... O, idealnie, słuchajcie, zejdziemy akurat do miejsca, w którym powinniśmy być. Więc zapisz gry, zapisz grę. Walt? Chyba odległość się zwiększyła po prostu. Takie mam wrażenie. O, witajcie, niedźwiedzie. Możemy zatańczyć. Śnieżne niedźwiadki jeszcze tylko. Pięknie. Co, te niedźwiedzie prawdopodobnie też zeżarły. Poszukiwaczy przygód, którzy tutaj się zapuścili. Ale fajne miejsce. No, wiecie, osłona przed zimnem, przed chłodem, przed wichrem. Tylko teraz pytanie za 100 punktów, bo on mi tu pokazuje, że już jestem bardzo blisko. I to prawdopodobnie jest tędy. Czy ja tam wejdę do środka, to zespałni mi się... O, i zeżarły tego podróżnika chyba. Wydaje, że to jest ta jaskinia, która jest aktualnie przed nami. Nie wiem, mam wrażenie, że psa tam nie mam, a pies się zrespawni, jeżeli pójdę tędy sam? O kuźwa. Okej, okay. To trochę większy problem jest. Spróbujmy tak, 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 tak. Oszroniony kurhan, widzimy. Świetnie. Nie wiem, gdzie jest pies. No właśnie, odzyskaj wraz z Barbasem topór smutku. Jak bym zapisał i wczytał. O, świetnie. Dobra, naprawiło się. Dziękuję serdecznie. Właśnie czasem to tak nie byłem pewien, czy to zadziała tak, jak myślałem. Jeżeli by go nie było, no mógłby być problem. O, Atronach. Wow. Teraz trochę oddalimy się od niego, bo on wybuchnie. Jezus mordy. Okej. Okay. Barbas, mógłbyś pomóc?
Sebastian Lord. Dla mnie to za mało. Idealny koniec. Kostur ognistej kuli. Lubię takie. Jezu, pieches, no błagam ci, idź to ode mnie. Atronach ognia. Weźmiemy z niego solę. Zapiszmy od razu grę. No i tutaj musimy odzyskać ten topór. Chodźmy, chodźmy. Żeby to było to? Tak, chyba jest. Topór smutku, moi drodzy. Nieulepszony, ale już mi się łapki po prostu i mordka śmieje na jego widok. Mamy go. Wróć z Barbasem z topem smutku do kaplicy Klawikusa Złośliwego. A mogę tutaj, powiedzmy, magicznym katalizatorze już coś porozbijać? Zdejmij zaklęcie. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. Słuchaj, spróbujmy to. Zaklinanie 20. Chyba za mało. A to? Tak. Jednak daje nam to możliwość. Stalowy topór wyładowania. No, będzie miło, słuchajcie. Próbujemy. Będziemy rozbijać i levelować sobie zaklinanie w takim razie. To na pewno nie. To też nie. Żebym, wiecie, swojego przy okazji nie zniszczył. To będzie bardzo prosty błąd i do widzenia. No, trochę zaklinanie wzrosło. Co mi powiesz? Chyba zatrzymam sobie ten topór. A czekajcie. Pokaż mi ten topór. Odbiera 20 punktów kondycji. Na pewno będzie można ulepszyć. Topór to nie jedyny przedmiot w posiadaniu starego, dobrego Klawikusa. Daj mu topór smutku, a gdy się zjednoczymy, maska Klawikusa Złośliwego będzie twoja. Kiedy ja nie chcę chyba oddawać tego toporka. Toporek jest naprawdę dobry, zacny, fajny. Domowe ognisko, księga 9. Przywoływanie wzrasta, a to weźmiemy do czytania. Wilcza Królowa, druga księga tak samo. O, ten miał duży. Dużo. Szaleni strach, to o kulturze Redgarów. Chyba mieliśmy już. Klejnot duszy. Wilcza Królowa, drugi tom, bierzemy. Król Piratów Morza Abecejskiego, tak samo. Dzikania dwemerskie. Wilcza Królowa, pies kuźwa, mać. Mieszek. Wilcza Królowa, księga 5. Ja bym chciał wszystkie księgi zdobyć, bo to może nas doprowadzić do czegoś ciekawego. Pocałunek, słodka matko. Bierzemy. A nauda dla dzieci też bierzemy. Mity o Szogoracie bierzemy. Ta Wilcza Królowa brzmi najbardziej ciekawie. Dobra, proszę szukać na kufer orkowy, topór wojenny, klejnot duszy, rodzaje czarów iluzji, zniszczenia i tak dalej. To możemy sobie też rozbić. Może nawet zdobędę level up. Krasnoludzki młot mnie trochę tak zaczyna. Dobra, nie zgłosił się, słuchajcie, pod niego. To czemu nie? Zwykły młot. Okej. Okay. Możemy się stąd postarać wydostać.
Ale teraz właśnie pytanie, bo mamy tak, wróć z barwnym potopu i toporem smutku, który pokłócił się, że... Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy musimy faktycznie oddawać ten topór, czy możemy go zachować? Ale to dowiecie się już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata. Dzięki serdecznie wszystkim patronom i mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, hej papa. I zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Cześć. A poczekajcie, jeszcze może nie. Zobaczymy, czy możemy zrobić to na sam koniec. Wykonam tylko duży zapis. Też pytanie za 100 punktów. Bo czy ja muszę tego kapitrza Ogorata? O Boże, to chyba czekajcie, bo tam jakoś było zejście, ale z góry. Przez całą jaskinię będzie trzeba się chyba przedrzeć. No dokładnie. Dobra, wielka ona nie jest, to myślę, że możemy spróbować jeszcze przedrzeć. Nikogo tu już nie będzie, bo wybiliśmy wszystkich jego mieszkańców. Chodzi oczywiście o wampiry. Które błagały, znaczy nie Szogorata, tylko błagały Klawikusa Złośliwego, to by zdjął z nich klątwę. Okazało się, że akurat my byliśmy, więc poniekąd Dedra spełniła ich życzenie. Ale właśnie Dedry takie są. One potrafią zamącić wam umysł. I doprowadzić do stanu, w którym będziecie wierzyć, że to ich sprawka. A niestety, często jest to dzieło przypadku. Aż żal mi tej atletyki, która była w poprzednich Elderach, że pozwalała na przykład szybciej biegać. No dobra. Teraz duży save jeszcze raz i zobaczmy, czy można coś z tym ciekawego zrobić. A, masz topór i mojego psa. Doskonale. Wróciliśmy, teraz dotrzymaj swojej części umowy. Doskonała robota. Bohater i jego wierny towarzysz odzyskują starożytny artefakt dla księcia. Niemal jak z bajki. A, ale strasznie przykro jest oddawać taką broń, nieprawdaż? Myślę, że dałbym się namówić, bym pozwolił ci ją zachować. Ale tylko jeśli użyjesz topora, by zabić Barbasa. To takie proste. Zobaczmy, co dostaniemy z maski. Nie dogadamy się, weź topór i zabierz Barbasa. Psujesz całą zabawę. Chyba będę zmuszony bawić się gdzie indziej. A po powrocie tego szczeniaka odzyskam pełnię sił. Cały świat czeka na mnie. Okej, to po smutku usunięto, ale powinniśmy mieć tą maskę. Wiedziałem, że mogę ci ufać. Tak, tak. Pies dostaje pana, pan dostaje kosmiczny topór. Wszyscy są szczęśliwi. Chodź tutaj, kundlu. Nie martw się. Sprawię, że dojrzy światło. Zaufałem tobie, ty zaufaj mnie. Ach, tak lepiej. Łatwo zapomnieć, jak wspaniale jest dysponować niesamowitą mocą, dopóki na kilka lat nie utknie gdzieś w jakiejś jaskini. Szkoda, że twoim nudnym życzeniem było, bym przyjął z powrotem tego kundla. Muszę powiedzieć, że to zupełny brak wyobraźni z twojej strony. Taki brak ambicji należy karać. Może zmienię cię w robaka, a może na kilkadziesięcioleci. No dobrze, bierz swoją nagrodę i skończmy z tym. I tak mam ciekawsze transakcje do przeprowadzenia. Dobra, maska Klawiska Złośliwego dodana. Zobaczmy, co to jest.
Tu jest. No i ona wygląda w ten sposób. Jest to ciężki pancerz, słuchajcie. Ceny lepsze o 20%. 10 dla retoryki, regeneracja magii przyspieszona o 5%. Dobre dla maga bitewnego. Chociaż nawet zajebiste. Nawet sobie mógłbym to spróbować założyć. I jak będziemy wyglądać? To pasuje nawet do pancerza, słuchajcie. Tylko moim zdaniem topór może być lepszy dla nas. Z tej perspektywy właśnie wczytamy sobie i spróbujemy tym toporem zabić faktycznie psa, uzyskując go. Ten topór zajebiście też wygląda. Spójrzcie na niego. Bez czego to tylko trzeba będzie go ulepszyć. Ulubiony. Teraz ku. To pod jedynkę. No, taki oręż, to ja rozumiem. Piękne ornamenty. Fantastycznie to wygląda, słuchajcie. Wow. No dobra, czyli co? Będziemy się bawić chyba krwawieniem. A, masz topór i mojego psa. Doskonale. Doskonała robota. Czy ja mogę to przyspieszyć? I jego wierny towarzysz odzyskał. Minimalnie, słuchaj, ten liczny będzie troszeczkę dłuższy. Dla księcia. Niemal jak z bajki. A, ale strasznie przykro jest oddawać taką broń, nieprawdaż? Myślę, że dałbym się namówić, bym pozwolił ci ją zachować. Ale tylko jeśli użyjesz topora, by zabić Barbasa. To takie proste. Bardzo chcę zatrzymać ten topór. A ja mógłbym wchłonąć duszę biednego, martwego Barbasa. Dzięki temu znów bylibyśmy razem. Jestem pewien, że Barbas wolałby, żebym nie posiadał tego topora. Uznałby, że tak będzie lepiej. Coś mi tutaj mącisz. Decyzja należy do ciebie. Wszyscy liczymy na to, że podejmiesz właściwą. Niech nie przysparza nam więcej cierpień. Pan Barbas? Poczekaj chwilę! Jest jeszcze inna droga! Czyli zatrzymam. Chyba zatrzymam sobie ten topór. Topór to nie jedyny przedmiot w posiadaniu starego, dobrego klawikusa. Jaka inna droga? Trudno, nie ma innej drogi. On nie żyje. Czy to wszystko? Absolutnie. Teraz mogę wchłonąć jego ciało i odzyskać pełnię sił. A wszystko to bez konieczności słuchania jego jęków. A, oczywiście wróci za 100 lub 200 lat. Ale pomyśl o tym, ile zabawy mnie czeka przez ten czas. Ciesz się swoim toporem i nie martw się o biednego Barbasa. Koniec końców powinien był sobie znaleźć lepszego przyjaciela. No cóż, sprzedany za topór. No i drodzy, no i zajebiście, mamy nową broń. Teraz by wypadało się wrócić do Białej Grani i zobaczyć, jakie możemy zrobić jej ulepszenie. Prawda to? Może jeszcze podtrzymamy ten odcinek troszeczkę. No, dokładnie, tutaj było miejscówka, tylko że bardzo się chyba nie da stąd wyjść, znaczy wejść tutaj. Dobra, słuchajcie, biała grań, to na 100%, mamy mnóstwo rzeczy na sprzedaż, fajnie by było właśnie podnieść kowalstwo, fajnie by było podnieść nawet posługiwanie się orężem, o i znowu mnie ściga kurier. Dostarczyć coś wprost do twych rąk. Dawaj. Zobaczmy, list. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. Super. Dodany przedmiot. Nawet nie napisali mi, co to jest za przedmiot, będę teraz szukał, bo mam już tego dużo. Anonimowy list. To chyba to. Błagam pomocy. Grupa nekromantów eksperymentuje z przebywaniem zombie. To już było. To nie to jest. No i teraz bądźcie kurde mądrzy, nie? List od przyjaciela. To jest to.
Znajdź źródło mocy w Angarwund. Ragnar, demonstracja twojego tchun spowodowała niemalże zamieszanie w miejscu zwanym Wieża Sosnowego Mrozu. Nie każdy cieszy się z powrotu Smoczych Dziecięci. Ja natomiast nie mogę się doczekać, aż również rozwiniesz swój talent. Skyrim potrzebuje prawdziwego bohatera. Zainteresuj się miejscem zwanym Angarwunde. Z tego co wiem, znajduje się tam tajemnicze źródło energii, które jedynie Smocze Dziecię jest w stanie opanować. Z poważaniem przyjaciel. Czyli my wtedy wykonali, pamiętacie, my byliśmy w ruinach, w których właśnie mogliśmy jakieś źródło energii zbadać i zbadaliśmy je, zresztą wchłonęliśmy je i to było jedno chyba z tych zadań od przyjaciela. Dobra, warsztat, zobaczmy kamień szlifierski, z czego ja mogę i jak ulepszyć ten topór. Topór smutku, sztaba ebonu, 77 na wyjątkowy. No dobra, możemy go rozwinąć pewnie jeszcze wyżej. 77, takie sobie. W sumie bardzo dobrą ma w to wchłanianie kondycji, ale... O, co się stało? Bo jeszcze może być bez skazy i może być... jak to się nazywa? Doskonały. Rafinowany malachit, żeby ulepszyć szklany topór wojenny. Co się stało? Mogę ulepszyć ebonowy miecz. Na doskonały poziom. To ulepszę akurat. Bo mi wzrośnie troszeczkę umiejętność. A tutaj wam podziękuję za uwagę w takim razie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej, papa! Oj, córka biegnie. Tu wróciłeś! Cześć, malutka. Zagrajmy w grę. Oj, nie teraz. O. Późno jest już. Ale Lucja, poczekaj. Bright zawsze psuje zabawę. Ciągle mówi mnie i Larsowi, co mamy robić. Mam coś dla ciebie. Anunda dla dzieci. Dzięki. Super. I do domu. To... Ale ja nie chcę. Do domu. Co się stało? Tak, tato. Jest już późno. No. Musi się słuchać. Dobra. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej, papa. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.